Hej, 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 z tej strony Docentus, witam w kolejnym update'cie z SimCity Skylines. SimCity Skylines, co ja pierniczę, City Skylines. O, dobra, dzisiaj trochę zmęczony jestem, czuję, że będzie króciutki odcinek, ale no, coś chciałem sobie pograć. Moi drodzy, co wy gadacie, że u mnie nie ma żadnego CPN-u. Gdzie one są, te CPN-y? Już wam pokazuję. Tu gdzieś był jeden. Gdzie ty CPN-ie uciekłeś? Tu jest Rossmann, nie? Tu jest CPN jeden. A z drugiej strony chyba był Shell. O, proszę bardzo. To albo wy nieuważnie oglądaliście. Patrzcie, jaki Shell. Elegancki. A, jeszcze tutaj mieliśmy jeden CPN. Gdzie to było? Gdzieś tutaj. O, kurde. Jesteśmy tu. Aha, dobra. To mieliśmy jeszcze Shella, nie? Mieliśmy tutaj Shella. Także mają gdzie tankować. I jeszcze CPN jeden jest. Tutaj. I co? Zatkało? No właśnie, CPN-ów jest dużo. Moi drodzy, nie, no ja wiem oczywiście, że ktoś może przyjść na kanał, zobaczył jeden odcinek i pisze, że nie ma. Ale rzeczywiście jest. Tak samo jest z Minecraftem, moi drodzy. Bardzo często ktoś tam pisze, zrób to, a to już dawno zostało zrobione. I jest po prostu, wystarczy tylko albo wpisać, nie wiem, dźwig Docentus, albo, nie wiem, autobus Docentus i tak dalej, i wam wyskoczy, jak nie umiecie w playlistach szukać. No dobra, ostatnio się zajmowaliśmy recyklingiem i wiecie co, przewinijmy troszkę czasu do przodu może, nie dużo, do 7:50. I wiecie co, dzisiaj ja ściągnąłem ze Steama co nieco, tylko gdzie to jest? W elektrowni. Solar, o kurde, jak to wygląda. To jest takie, a to jest takie. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Uuu. Tylko czy to zanieczyszcza, czy nie? O kurde, czekajcie, ale to niezłe jest. Tutaj mamy zwykłą solarną farmę. I pytanie, które my postawimy tutaj. Oczywiście, ta mi się podoba, ale ona jest ładna. Jak się błyszczy tutaj, odbija się to słoneczko. Pytanie tylko tak. Jeżeli już będziemy stawiać, musimy dać na południe, czyli na godzinę 12. I słońce jest z tamtej strony. Po czym wiem? Bo tutaj cień pada. Czyli muszą być nasze solary w tę stronę tutaj skierowane. Dobra, zrobimy tutaj taką może niedużą farmę słoneczną, żeby zobaczymy, jak to w ogóle wyjdzie, bo sam nie wiem. Przede wszystkim usuńmy. Ktoś pytał, jak się nazywa ten mod. A to się nazywa Better Bulldozer. To jest po prostu mod, który usuwa jakieś takie właśnie rzeczy, których nie chcemy. Żeby nie klikać 50 tysięcy razy. No i dobra, czy my tu mamy w miarę równo? Jest, spoko. Dobra. To teraz tak. Tak jak mówiłem, chcę zrobić tutaj tą farmę, ale póki co nie wiem właśnie, czy zrobimy taką. Aha, ona się dotąd tu łapie. I ona jest, aha, czyli będziemy musieli gdzieś. Dobra. Już wam powiem, o co mi chodzi. Spróbujmy zrobić tak. I nie.
i tu, dobra. Musimy jednak tą drogę zrobić tutaj chyba, co? I teraz zobaczmy. Generalnie by pasowało, nie? Jakbyśmy zrobili tu jedną. Odstęp, drugą, trzecią, czwartą. Jak to wygląda? Nice. I można byłoby wtedy zrobić coś takiego, że dojdziemy tu. Tu i zobaczymy, czy nam się ta druga zmieści. Cholerka, troszkę nam brakuje. Dosłownie jednego ząbka. Czyli to usuńmy. Ale czy ja to zmieszczę tutaj? Musiał... Dobra, to też musimy usunąć jeszcze. I bym musiał gdzieś zrobić tutaj, nie? Zobaczmy teraz. Czy to wlezie? O, na styk. Dobra, i teraz... Zobaczmy, tu wlezie. Wlezie. Pięknie. Dobra, czyli to możemy połączyć. To możemy nawet tutaj też tak połączyć. I... Dawajmy, dawaj. Damy tu. Damy tu, damy na 4, nie? I tutaj też damy 4. Wow. No ładnie, ładnie. Tą drogę przesuniemy gdzieś dotąd. Może dróżkę tu. Dróżkę tu. Teraz pytanie, czy my to powinniśmy ogrodzić? To jest dobre pytanie. Powinniśmy chyba, nie? Generalnie powinno, może nawet to ogrodzenie by przychodziło tutaj, gdzieś dotąd. Tu by stał jakiś pan cieć. Spróbujmy więc tak zrobić. Wezmę, tu było, nie? Tu było. Ogrodzenie. Tak, tak, tak. Spróbujmy to połączyć. A, przypuśćmy tak i tutaj z tym połączymy. A gdzie jest tu moje ogrodzenie stąd? Popsuło się. Dobra, to w międzyczasie możemy jeszcze tu dostawić. O. I tam nikt nie właził. Dobra, i generalnie to można tutaj ogrodzić. Z tej strony nikt nie wejdzie. Okej. Teraz tylko przydałoby się znaleźć jakiś szlaban. O, mamy tu budkę pana Janka. Możemy ją postawić nawet tutaj. Nie no, nie mogę znaleźć szlabanu. Albo mam za dużo tych wszystkich rzeczy. Albo no nie wiem. Po prostu chyba zrobimy tak, że damy o znowu tutaj. Bam. I bam i tyle i... O. Otwieranie, zamykanie. I to wszystko. Dobra, z tej strony... Bo już widzę, że tu jakiś samochód parkuje. Patrzcie na to, co tu jest.
Kasia, to mogę zleźć bliżej? Nie mogę. To jest mój samochód, kurczę. Moja Audica, ja taką się wożę. Kurde, widać, że tu na budowie jestem, nie? Dobra. Odbija. Świetnie, świetnie. Tutaj troszkę jeszcze jest tak łyso, ale myślę, że tutaj nie będzie problemu. Po prostu rzucimy tam trochę drzewek. Zobaczyć, jak to wygląda. Świetnie. Rewelacja. Tu jest wjazd. Bardzo, bardzo fajnie. Teraz tylko pytanie. Aha, bo tutaj do recyklingu jechaliśmy. Pytanie brzmi, ile to daje energii? Jeżeli na przykład wyłączymy tego smroda tutaj. A czy zaraz nie będzie, że energii nam zabraknie? Gdzie to się patrzy? Tutaj, dobra. To ja tyle narzuciłem i to tak słabo. Czekajcie, to jest połączone. Jest to połączone wszystko. Oj. Okej. Czy to nie... No dobra. W takim razie włączymy tego smroda. Niech jeszcze smrodzi przez jakiś czas. A tutaj, wiecie co, jeszcze tu dołożę.
troszkę jakiegoś drzewka. No po prostu tu przy. O, tutaj myślę, że to nie będzie w ogóle przeszkadzało, ani cienia nie powinno rzucać na elektrownię. No i fajnie, myślę, tutaj jest taki łysy placek, to jeszcze tutaj wrzucimy parking jeden może, albo jakiś plac. Ale parking, czemu by nie? O. Świetnie. Trochę ludzi będzie jednak parkować. No. Czy taka dzielnica? Zobaczymy jak z zanieczyszczeniami. Czy to daje zanieczyszczenia? Nie. To jest ok. Tutaj co się dzieje? Czy to jest opróżnione? 2%. Opróżnienia i ta. I to też 25%. Chcę to zlikwidować. I nie mogę. Dobra, mamy tutaj tak policję i te wszystkie rzeczy. Je przeniesiemy gdzieś na tą część tutaj na dół później. Żeby ta cała strefa przemysłowa mogła sobie tutaj żyć bezpiecznie. No dobra, na dzisiaj tyle. Więcej czasu niestety, ale nie mam. A chciałem, żeby coś było na kanale, także z mojej strony to wszystko. Zerkajcie sobie na poprzednie filmy, jeżeli nie macie dosyć. I przypominam o lajkach i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.